Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zastanawiając się, co tu dla Was nagrać, naszła mnie taka ogromna wewnętrzna potrzeba i chęć nagrania czegoś modowego. Dawno się u mnie takie tematy nie pojawiały, więc mam nadzieję, że za niedługo pójdę bardziej w tą stronę. Mam kilka fajnych pomysłów, które mogłabym dla Was przygotować, ale też zostawcie swoje, jeżeli macie ochotę. A póki co odkopałam taki stary, bardzo, bardzo stary tak, który ma już prawie 4 lata. I ja kiedyś ten tak nagrałam. Nazywa się Modowe Pomyłki i Katastrofy. Cieszy się dość dużą popularnością. A teraz z perspektywy upływu czasu chciałabym Wam przedstawić moje pomyłki modowe i katastrofy, które teraz uważam za pomyłki i katastrofy. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się będzie oglądało. Ja odpowiem na kilka pytań, pokażę Wam kilka rzeczy. Zapraszam. Pierwsze pytanie jest o to, żeby wymienić rzecz, która wyszła z mody. Więc na szczęście nastały takie czasy, gdzie wszystko jest modne, wszystko można nosić. Nikt nie powinien się z nikogo śmiać, jak ktoś coś nosi. W sensie jest tak ogromna dowolność, tak duża dowolność, że jeżeli ktoś jest mega oldschoolowy, ubrany w dres z lat 80., to i tak jest dalej w modzie. Te wielkie oversize'owe katany jeansowe, które przez pewien czas nie były modne, znowu są modne. Baseballówki, które były kojarzone tylko z jedną subkulturą, znowu są modne. Dzwony, które przez chwilę właśnie też umarły, na chwilę tylko w modzie, znowu są modne, więc to jest cudowne i wspaniałe, że obecnie jest taka dowolność, że każdy może nosić wszystko, co mu się podoba i nic nie jest niemodne, a raczej wszystko jest modne. Dlatego ja w zamian za to znalazłam dla Was rzeczy w mojej szafie, które ciągle są, ale tak na nie patrzę z przymrużeniem oka i nie wiem, czy je jeszcze założę. Ale mam tutaj takie dwie rzeczy, które kiedyś były bardzo moje, które dalej są fajne, ale teraz nie wiem, czy byłabym zdolna je założyć. Tę sukienkę uwielbiałam, to jest sukienka z Primarka, w zebry i wzory. Naprawdę bardzo, bardzo fajna, ale ja nie wiem, czy ja się widzę w takiej stylówce. Kolorowo, wesoło, zebry. Wiecie co, no trzymam taką sukienkę, jeszcze jedną, dlatego że może gdzieś lato, jakaś plaża, może coś w tym stylu, ale kurczę, jakbym miała to teraz założyć na ulicę. Ja nie wiem, że to jest obciachowe, tylko to nie jest po prostu moje. Jednak gusta się zmieniają, taka feria barw na mnie i wzorów. Nie wiem, czy jeszcze miałabym odwagę. Mówię właśnie na jakąś plażową, wakacyjną kolację może. Chociaż bardziej postawiałabym na jakąś plażową sukienkę w czerni i bieli. Aczkolwiek, no jeszcze coś takiego mam. Może jeszcze mi się kiedyś odwiedzi. A druga rzecz, która właśnie też już wyszła poniekąd z mego gustu, w sumie jest bardzo podobna. To też sukienka z Primarka, która jest z kolei bardzo wygodna. O, to też kiedyś było bardzo modne. Nie wiem, jak jest teraz. Chyba już nie aż tak bardzo. Nie, że to jest niemodne, ale już nie ma takiego szału na to, żeby był krótszy przód, dłuższy tył, a kiedyś był szał, musiały być takie ogonki. W każdym razie to jest wszystko spogięte, bo leży na dnie takiej szuflady zwanej wakacyjną właśnie. No, troszeczkę to jest no, tak, miałam powiedzieć, fason nie jest zły, jest ciekawy, ale znowu tu się tak dużo dzieje. Kolejne pytanie jest o drogą rzecz, której zakupu żałuję. No i tutaj ja chyba nie mam takich rzeczy. Ja ubrania w miarę kupuję tanie, nie jakieś bardzo, bardzo, bardzo drogie, także nie mogę tutaj nic powiedzieć. Jeżeli chodzi o dodatki, torebki, buty, to mam w miarę wszystko przemyślane, nic nie kupuję z takich drogich rzeczy, na które trzeba już troszeczkę wydać, pooszczędzać. Nic nie kupuję jakoś bardzo impulsywnie, wręcz przeciwnie, coś mi się podoba, idę do domu, zastanawiam się nad tym, przemyślę tę decyzję 3 razy, 5 razy, 10 razy, zależy jaka jest tego cena, no i dopiero wracam po tę rzecz. Dlatego też nie mogę powiedzieć, że jest jakaś droga rzecz, której zakupu żałuję, bardzo droga. No ustalmy tam powyżej 200 euro, dajmy na to, której zakupu żałuję, bo wszystkie moje decyzje są bardzo przemyślane, we wszystkich rzeczach chodzę, wszystkie mi się sprawdzają, nic mi się nie niszczy, bo gdzieś tam jednak idzie też cena za jakością, także nie mam takiej rzeczy, ale to właśnie chyba tylko dlatego, że tak rozmyślnie do takich zakupów podchodzę i długo się z takim zamiarem
bujam i potem dobrze na tym wychodzę, nie narzekam. Chociaż jest jedna taka troszkę droższa rzecz, której zakupu troszkę żałuję, ale drugie pytanie, właśnie trzecie pytanie o to jest. O, bo pytanie brzmi, para butów, której zakupu żałujesz? No i tutaj jest akurat ta para butów troszkę droższa. I czy żałuję? Jest tutaj takie love-hate relationship, mogę to tak nazwać, dlatego że ja kocham, uwielbiam te buty wizualnie, są genialne. To są Nike Air Max Tia, które ja kupiłam rok temu bodajże, no i zakochałam się w nich z wyglądu, że tak powiem. Są dwa, są piękne, są cudowne, pasują do wszystkiego, spodnie, spódnice, rurki, jeansy, czarne, zielone, wszystkie, każde. Ale te buty są tak niewygodne, tak obcierają. Tutaj się przenargały. Wystaje z nich plastik, który bardzo boli, zawsze rani moją nogę. Nie sądzę, żebym wybrała zły rozmiar, dlatego że jest idealny. Aczkolwiek strasznie obciera, strasznie się tutaj przedarły. No i właśnie ten plastik wyszedł i obciera. Wiem, że nie tylko ja mam z nimi taki problem, wiele osób się na to skarżyło, także naprawdę trzeba uważać z tymi Tia. Coś, co kupiłaś, tego nigdy nie założyłaś. Też nie ma dużo takich rzeczy, bo ja tak jak mówię, bardzo rozmyślnie w miarę podchodzę do zakupu. Ale ja bardzo regularnie, bardzo często robię bardzo duże porządki w mojej szafie i mnóstwo rzeczy oddaję. Kiedy się sprzedawałam, teraz już nie mam ani do tego siły, ani jakby wysyłać tutaj z Irlandii, to wszystko jakoś mnie przerasta. Dlatego mam komu oddać, oddaję te rzeczy. Co 2-3 miesiące robię porządki i też jak widzę, że czegoś nie chodzę, coś jest za małe, coś jest złe, coś mi nie pasuje, to od razu to oddaję. Aczkolwiek moja miłość do kapeluszy właśnie taka jest, że kupuję i nie chodzę. W sensie, mogę w nich przypozować do zdjęcia, wydaje mi się, że fajnie w nich wyglądam, ale gdzieś jakoś nigdy nie mogę ich wystylizować, gdzieś może brakuje mi odwagi. Tu jest jeden, w którym nie wiem, czy byłam albo raz, albo nigdy, a tu jest drugi, w którym nie byłam nigdy, na dowód, niedawno Wam go pokazywałam w holu, więc jeszcze nic straconego. Na dowód tego jest właśnie metka. Więc może jeszcze jego czasy dobre nadejdą. W sensie, no naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia w tych obu kapeluszach. Uważam, że są w miarę dobre, dobrze dobrane. Ten zwłaszcza czarny. No ale jakoś, no nie wiem, albo nie ma sposobności, albo ja nie mam tyle odwagi. Kolejne pytanie jest o najbardziej żenujący element odzieży. No i taką burzę mózgu zrobiłam i jakoś nie byłam w stanie nic Wam pokazać, wymyślić. Raczej nie chodzę w elementach odzieży, które wydają mi się być żenujące. Owszem, mogą inni ludzie myśleć o nich, że są żenujące, dziwne, kontrowersyjne. Czasem też słyszę takie wypowiedzi pod moim adresem, pod adresem tego, co noszę. Aczkolwiek no ja nic nie jestem w stanie pokazać, bo dla mnie wszystko jest spoko, co noszę. Ale wiem, że na przykład buty Uksy, Agi, Ugi są takim kontrowersyjnym gdzieś, żenującym dla niektórych elementem odzieży. Zaraz przyniosę. No tak się prezentują, gdyby ktoś nie wiedział, dla mnie nie ma w nich absolutnie nic żenującego. Wręcz odwrotnie, kocham te buty, ale wiem, że wiele osób ma do nich takie właśnie mieszane uczucia, wręcz nawet negatywne. Tak samo może się dziać ze spodniami z dziurami, które ja osobiście lubię, chociaż nie lubię, jak jest tych dziur za dużo, nie lubię, jak jest pół wyrwanych spodni, czyli więcej dziury niż samego spodnia, ale sama mam kilka par właśnie spodni z dziurami. Tutaj jedne dla udowodnienia, weszła mi tu cała rączka. No na przykład, jeżeli jestem z mamą, raczej nie lubi ona, jak ubieram takie spodnie. Mój chłopak też zawsze śmieje się ze spodni z dziurami i pytają oboje wręcz, czy za to jeszcze trzeba płacić. Powinno być odwrotnie, to firma powinna dopłacać nam. Ja się z tym nie zgadzam, ale myślę, że jakoś można to potraktować gdzieś jako żenujące. Na tej płaszczyźnie, że no nie każdemu przypadać do gustu musi. Element ubioru, który kochasz, a uległ zniszczeniu. Niestety nie jestem w stanie Wam nic pokazać, nie mogę Wam nic pokazać, dlatego że jak powiedziałam, ja robię bardzo silną selekcję wśród swoich ubrań i rzeczy. Mam tak małą przestrzeń do zagospodarowania na ciuchy i tak dużo ciuchów, że jeżeli w czymś nie chodzę, coś mi się nie sprawdza, coś mi się nie podoba, czy też wygląda źle, zniszczyło się, no to
niestety muszę się z tym pożegnać. Czyli no wszystko, co gdzieś miało jakąś dziurę, przetarło się, nie wyglądało dobrze, poszło, no poszło, albo w świat, ale raczej jeżeli jest zniszczone, to zazwyczaj nie idzie w świat, tylko po prostu na śmietnik. Kiedyś miałam takie sentymenty, trzymałam takie rzeczy, ale to nie ma sensu, bo raz, ja nie chcę pokazywać się w rzeczach, ani na ulicy, ani wychodzić do ludzi, które są zniszczone i brzydkie, złe, bo mam rzeczy, które są ładne, wychodzę z takiego założenia, dlatego też no, nie mam na nie miejsca, od razu się ich pozbywam. I kiedyś miałam właśnie takie sentymenty do rzeczy, że trzymałam je myśląc, że może je naprawia, może same się naprawią, teraz już jestem taka bardziej... Nie nadajesz się. Do widzenia. Z jaką gwiazdą zamieniłabyś się na szafę? Myślę, że sporo jest tych gwiazd, ale z Mają Sableską. Ja uważam, że to jest moja stylowa w 100%. Co prawda nie dopasowałybyśmy się rozmiarowo, ale stylistycznie, jeżeli powiększyliby mi wszystkie cichy odpowiednio, to naprawdę to jest no, strzał w dziesiątkę dla mnie. Ona jest naprawdę bardzo mocno w moim stylu. Jeszcze pomyślę. Ja tak się namyśliłam i co wymyśliłam? Że Hailey Baldwin, czyli albo nowa dziewczyna Biebera, albo nie wiem, nie siedzę w tym, nie orientuję się, ma bardzo fajny styl i z nią bym zamieniła się na szafę. Bardzo chętnie przygarnęłabym te ciuchy, które są właśnie takie uliczne, streetowe, brudne, niedociągnięte. Takie moje luźne. Pytanie jest o biżuterię, której zakupu żałuję. Ja ogólnie nie mam dużo biżuterii, raczej znowu stawiam na to, żeby ona była dobrej jakości, ze złota, prawdziwa, a żeby było jej mniej. Często bardzo dostaję biżuterię, kupuję tam jakieś pierścioneczki o takie, ale ich nie żałuję, one kosztują kilka groszy. No i kilka razy w nich pochodzę, potem one wyglądają jak wyglądają. Ale właśnie bazę robię z tej drogiej biżuterii. Mam też kilka takich plastikowych naszyjników, które akurat bardzo lubię. Jedyne, czego mogę żałować, to tutaj, o widzicie, stoi sobie słoiczek i jest tam mnóstwo kolorowych bransoletek na gumeczce z różnych koraliczków, których ja po prostu nie noszę. No to też jest nie tyle, że żałuję, bo już swoje wynosiłam, no ale ja nie noszę, ja lubię czysty nadgarstek, ewentualnie jakąś właśnie złotą, czy Alex Anani, czy jakąś taką tutaj malutką, ale żeby tu się nie działo za dużo, nie brzęczało, nie było jakiejś wielkiej imprezy. Czy mierzysz rzeczy w sklepie? Różnie to bywa. Zazwyczaj mierzę, zwłaszcza jak są jakieś droższe, bo jak kupuję w Primarku, jest długa kolejka, to często biorę do domu, ale z drugiej strony też staram się mierzyć, bo potem mi się nie chce stać w tej kolejce do customer service, żeby mi zwrócili kasę. Także zazwyczaj mierzę, bo potem mi się nigdy nie chce wracać oddawać, no ale jeżeli bardzo się spieszę, coś mi się bardzo podoba, no to nie, bardzo się spieszę i co? Nie wiem. Bardzo się spieszę, po prostu. To tego nie mierzę, przychodzę do domu i to mierzę. Pamiętajcie, że zawsze takie rzeczy można zwrócić. Z tego co wiem, no w Polsce jest inaczej. Ostatnio mnie uczyliście, że to jest dobra wola sklepu. W Irlandii nigdy nie spotkałam się z takim czymś. W Irlandii jest chyba 7 days return policy, full return, czyli 7 dni na pełen zwrot produktu. Także można sobie to zanieść do domu i przymierzyć w domu. Można też odciąć metkę, oderwać ją, ale mieć paragon i dalej zwrócić. Także myślę, że to jest super. Nie ma takiego musu mierzenia, ale ja zazwyczaj nie lubię się wracać z rzeczami. Czasem jest tak, że czegoś nie przymierzę. Przymierzę to w domu, nie zwrócę tego i to już tak leży, zostaje. Bo czasem jest na przykład 30 dni, a ja w 30 dni nie ogarnę, żeby to zwrócić. Więc zawsze lepiej zmierzyć w sklepie. I ostatnie pytanie. Jest o największe modowe faux pas i ja to potraktuję jako takie faux pas ogólne, nie tylko, że moje, chociaż no ja staram się ich nie popełniać, chociaż wiecie, różnie to bywa. W tej starej wersji chyba mówiłam o skarpetkach do sandałów, ale teraz to już i nawet chyba ten mit upada. Ja nie lubię i uważam, że to jest niefajne. Dwie rzeczy, które też bardzo widać w Irlandii. Jedno nie jest tak jakby modowym faux pas, ale jednak gdzieś można to wpisać w modę. Brudne rzeczy. No niestety brudne i zniszczone rzeczy. Co tutaj widzi się na ulicy? Dość często niestety. No to jednak jest...
nie wiem, jak można nosić brudne rzeczy, które jeszcze mają jakieś takie permanentne plamy, których w ogóle nie da się sprać, albo takie uciapkane przed chwilą, chociaż mi też się zdarza uciapkać jedzenie przed chwilą, no i tak iść przez miasto, no to już trudno. Ale są takie, no nie wiem, to jest odrażające i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza w takim kraju, w którym mieszkam teraz, gdzie ciuchy są tak tanie i tak łatwo dostępne na każdą kieszeń. Nie powinno się to dziać, a dzieje się to właśnie niestety notorycznie. W Polsce moim zdaniem dzieje się to znacznie rzadziej. Także no nie wiem, czy to jest faux pas, czy to jest kwestia kultury wychowania, czy czego jeszcze. Nie wolno chodzić brudnym, nawet jak chodzisz w tej piżamie, tak jak tutaj, to niech ona będzie czysta. A drugie, ja osobiście bardzo nie lubię i uważam, że to też jest pewna modowa wpadka, kiedy za dużo ci widać. Owszem, żyjemy gdzieś tam w jakimś takim, takich czasach, gdzie mini to jest okej, gdzie crop top jest okej, ale dla mnie to wszystko naraz, czyli mini i crop top to jest za dużo, gdzie idziesz w leginsach, które prześwitują i widać twoją bieliznę, gdzie bielizna właśnie ewidentnie wychodzi ci spod ciuchów, to jest dla mnie gdzieś takie, no nie do końca dobre. W sensie, trzymajmy coś dla siebie i nie pokazujmy na ulicy wszystkiego, co się da, bo to nie jest fajne, moim zdaniem. Ale jestem ciekawa, co wy uważacie za największe modowe faux pas. Czy właśnie są to te przysłowiowe skarpetki do sandałów, może potargane spodnie, a może białe kozaczki, a może właśnie ta bielizna i brudne ciuchy. Bardzo jestem ciekawa, podzielcie się tym ze mną. Dajcie znać, jak Wam się podobał filmik i dajcie znać, czy macie ochotę na coś modowego. Dwa pomysły mam na takie serie, ale jestem ciekawa, co Wy byście obejrzeli. Tyle. Nie wiem, czy opowiadać o tych seriach, czy nie. Może nie, może kiedy indziej. Może przyjdę i przetestuję. Póki co pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.